Popielski wysiadł z tramwaju przy ulicy 29 listopada, dzisiaj Konowalca. Z ulgą zdjął ciemne okulary, postawił kołnierz, płaszcza, nacisnął kapelusz i ruszył zabłoconą ulicą Prochowską, dzisiaj Rudnickową, w stronę stacji kolejowej Kulbarków. Kiedy tam dotarł, przeszedł przez tory i ruszył na tyły szpitala dla obłąkanych. Wszedł w ponurą aleję, tu już jest opis, to co napisałem wcześniej, to było z mapy. Tylko w Google'ach to sprawdzałem, Google, prawda? Natomiast potem już mój opis osobisty. Wszedł w ponurą aleję bezlistnych prawie kasztanowców. Wszystko tej tworzyło pawilony i domy, całość tak piękną i harmonijną i romantyczną, że przypadkowy i nieznający Lwowa przechodzień mógłby pomyśleć, że znalazł się oto w jakiejś reprezentacyjnej części miasta. I dalej opis wzięty z autopsji. Kiedy byłem, proszę Państwa, na dziedzińcu szpitala, zobaczyłem na kratach wiszące ręczniki, skarpetki, bieliznę i krzyki obłąkanych biły ku niebu. Wtedy ja stworzyłem kolejny fragment, który brzmi tak. Popielski, wiedziony jakąś chorobliwą ciekawością, wszedł na wewnętrzny dziedziniec. Kraty w oknach obwieszone były ręcznikami, skarpetkami i bielizną. Na podwórzu w porywistym wietrze furkotały gazety. Krzyki obłąkanych wznosiły się ku niebu. To zostało ze mnie uzupełnione. To jest z autopsji wzięte. A wcześniej mój opis był bardzo ubogi. Taki na podstawie internetu. Nic ponadto. Proszę Państwa, nie tylko opisuję to, co mówię, to, co widziałem. Nie tylko opisuję to, co widziałem. Opisuję także to, co słyszałem. A słyszałem bardzo wiele, będąc we Lwowie, przede wszystkim dzięki moim życzliwym przewodnikom. Jeden z nich tutaj siedzi, pan znany pisarz, znakomity pan Jurij Wynnyczuk, który mi o Lwowie bardzo dużo mówił, kiedy tutaj przebywałem. Byli jeszcze inni, pan Ilko Łemko, Wasyl Tereszczenko i Petro Radkowiec.